Witam serdecznie. Dzisiaj mamy grę Exzisu z firmy Taito z 1987 roku. To jest gra, z tego co tutaj widzę po tym demku, które w międzyczasie się nam tutaj będzie przewijało, no to jest jakiś tam rodzaj strzelanki. 87 rok, czyli no raczej grafika nie będzie jakoś rzucała pewnie na kolana, chociaż no nie jest najgorsze, powiem wam. W miarę sensownie się to prezentuje, jak na ten rok. O. Zbieramy jakieś tutaj literki, prawda? No i strzelamy. No dobrze. Co by nie przedłużać, wrzucamy sobie trzy kredyciki i rozpoczynamy rozgrywkę. Jeszcze nie wiem nawet dokładnie, jakimi przyciskami, co tutaj się robi. Tym się na pewno strzela. Tym się rzuca jakieś, nie wiem co, bomby. O. Aha, czyli strzelamy i bombę rzucamy. Nic więcej tu widzę nie ma. No dobrze, dobrze. O. O, patrzcie, statek żeśmy zmienili, widzicie? W niektórych grach statek się wybierał na początku, a tu można sobie go po prostu od tak sobie zmienić. Aha. No i właśnie żeśmy życie stracili. Nie wiem ile życie jest. Chyba 5, bo tu widzę jeszcze 3 zostały. Czyli jedno było na początku, teraz gramy drugim i jeszcze 3 są. No dobrze. O, ładnie. Ładnie. O, laser, proszę, ładnie. O, zmieniamy co chwilę broń. Ładnie, bo fajnie statek szybko w miarę reaguje, słuchajcie. W niektórych grach jest tak, że on niestety jest bardzo spowolniony, co pewnie widzieliście niejednokrotnie. A tutaj w miarę szybko on reaguje, więc jest szansa, że jeżeli tylko joystick mnie nie zawiedzie, to o właśnie, to będzie może, uda mi się w miarę dobrze poprowadzić tę rozgrywkę, chyba niekoniecznie. Powiedziałem to w złym momencie, słuchajcie. Kontynuacja, no dobrze, kontynuacja. Lecimy dalej. No nie. Ojejku. Ciężko przez to przelecieć, powiem wam. Ojej. Znowu się nie udało. Czekajcie. Jak to zrobić, żeby się... Spróbuję się przyłączyć na analogowy joystick, może będzie lepiej. Chociaż nie wiem, no zobaczymy. Nie, na analogowym jest jeszcze gorzej. Myślałem, że będzie lepiej, ale niestety lepiej nie jest. O. No ciężko przelecieć, naprawdę ciężko przez to się przedostać. A jakbyśmy sobie tu stanęli, patrzcie, w jednym miejscu. Może to jest jakiś sposób? Nie, nie jest to jakiś sposób. Czekajcie, co ja mogę zrobić, żeby tutaj to przejść? Jakoś bezboleśnie. Aha, trzeba instartować. Dobra, 10. Może tutaj się uda. Jak ja będę sobie tutaj stał, patrzcie. Nie. To też nie jest dobry pomysł. A, też nie. Chyba wiem, o tutaj może. Nie. Nie wiem, czy te skały, słuchajcie, lecą w sposób randomowy, przypadkowy taki, czy po prostu w ściśle określony, nie zauważyłem. Dobra, może odejdę.
No nie wiem, jak to przejść, powiem wam szczerze, nie wiem, nie wiem. Wydaje się zadanie niewykonalne, słuchajcie. A, już. Załatwiłem. Może to rzucać? Te moje... O! O! Chyba randomowo to leci, wiecie? A może i nie? Bo tam dwa takie były koło siebie. Pamiętam, one już też leciały wcześniej. Nie, nie randomowo. A może? Nie. Już sam nie wiem, słuchajcie. Oj. No nie przejdę tego. O, masz. Nie, no muszę jakoś to przejść. Nagrywam grę i w pewnym momencie nie mogę przejść dalej? No wstyd. No masz. No. No nie, co ja robię? Trudna sprawa, powiem wam, naprawdę. Mnie załatwiło. No nie. No nie. Zastrzelił mnie ten z dołu. Robocik. Dwa kredyty. Nie, no to jest nie do przejścia, słuchajcie. Naprawdę nie do przejścia. O. Sami widzicie. Może jakby mieć dobry joystick i faktycznie, no... niezły refleks, to może by faktycznie się udało, ale... no w moim przypadku ja naprawdę widzę to marnie.
Jeden kredyt. No nie, no co ja robię? No ostatni kredycik. Ojejku. W żółtka się. No nie, no. No nie przejdę, słuchajcie, tego nie ma szansy. Żebym nie wiem jak się starał. O. Tragedia. Na tą grę to można by było całą pensję wydać i... A, nie mam już. No dobrze. Mówi się trudno. Jeżeli macie dostęp do tej gry, to spróbujcie przejść to i dajcie znać ewentualnie w komentarzach, czy komuś się udało, bo jestem bardzo ciekaw. No, nie spotkałem jeszcze takiego etapu trudności. Wpisu chyba nie ma nawet. Nie ma wpisu. No, mówi się trudno. Dobrze, ode mnie to tyle. W takim razie pozdrawiam serdecznie i do kolejnego odcineczka zapraszam. Trzymajcie się. Cześć!